Witam Was serdecznie. To już 31 odcinek drewnianych poniedziałków. Dzisiaj jedziemy na wschód od Nowego Sącza. 15 km, czyli bardzo blisko naszego miasta, znajduje się drewniany kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych z 1555 roku. Miejscowość Ptaszkowa powstała w średniowieczu, natomiast nasz kościół został zbudowany z fundacji sołtysa wsi Ptaszkowa i mieszkańców. Wybudował go cieśla Jan Joachim Kukla. Parafia w Ptaszkowej powstała, została erygowana dopiero w 1911 roku za rządów biskupa Leona Wałęgi. Wcześniej miejscowość należała do parafii Grybów. Była to kaplica przy parafii Grybów. Dopiero później, w XX wieku erygowano parafię. Obecny wygląd kościół zawdzięcza dwóm remontom. Pierwszy w latach 1880-83, kiedy przebudowano wieżę oraz wymieniono pokrycie dachowe z gątowego na blaszane. Oraz w roku 1929, to taki bardziej gruntowny remont, kiedy Zdzisław Mączeński, wspominany przy okazji kościoła w Białej Wyżnej pod Helmiu, Prze, zaprojektował przedłużenie kościoła, i dzisiaj ten wygląd jego właśnie zawdzięcza temu, temu architektowi, który, który powiększył nawę i wstawił transept. Przez to kościół stał się dłuższy. Jest on drewniany, jednonawowy, konstrukcji zrębowej, orientowany, zbudowany na planie krzyża. Pierwotnie w stylu późnogotyckim, co jest też ciekawe, bo przecież XVI wiek to renesans już, a ten kościół wybudowano jeszcze w stylu właśnie późnogotyckim, czyli tym, który rozwijał się w późnym średniowieczu. Budowla posiada dwie kaplice boczne, które są prostokątnie zamknięte. One tworzą transept. Presbiterium jest trójbocznie zamknięte, mniejsze od nawy, z boczną zakrystią od zachodu mamy wieżę konstrukcji supowej, z kruchtą właśnie w przyziemiu jest ona wieża pokryta blaszanym hełmem cebulastym z latarnią oraz kościół zawiera także wieżyczkę na sygnaturkę krytą blachą również z cebulastym hełmem mamy w kościele jeżeli chodzi o takie cenne zabytki to portale o kształcie oślego brzmietu i jedenofalistym, chór muzyczny z organami z przełomu XIX i XX wieku. Także we wnętrzu, które jest na zdjęciu po lewej stronie, mamy zachowaną belkę tęczową z krucyfiksem z XVIII wieku. Ściany pokrywa polichromia figuralna i ornamentalna. Jest ona secesyjna z lat 1929 32 Wykonał ją Józef Dudkiewicz. Zastąpiła ona starą XVI wieczną polichromię, która się nie zachowała. Zachowały się tylko fragmenty malowideł z XVI wieku w kościele, takie pojedyncze oraz z 1795 ze scenami starotestamentowymi. Jeżeli chodzi o ołtarz główny, pochodzi on z 1864. Natomiast w ołtarzu mamy Matkę Bożą Radosną z Dzieciątkiem z XVIII wieku. Niedawno zdobyliśmy dla Biblioteki Szkolnej książkę Ptaszkowa 1555-2005 autorstwa Piotra Droździka i Marii Marcinkowskiej. W niej oprócz ciekawych zdjęć i opisów również znalazłem historię obrazu, którą chciałbym teraz Wam przeczytać. Posłuchajcie. Malowana, uśmiechnięta matka Boska z Dzieciątkiem trafiła do miejscowego kościoła dzięki Michałowi Stadnickiemu, właścicielowi dóbr Zawada i Porąbka. Kiedy Stadnicki ciężko zachorował, gorliwie modlił się o zdrowie w kościele Świętego Ducha w Lublinie, do którego kilkakrotnie pielgrzymował. Kiedyś ponoć przed lubelskim obrazem Maryjnym doświadczył widzenia. Ujrzał Matkę Bożą która obiecała mu siedem lat życia, by w tym czasie zdołał zaszczepić jej kult w ptaszkowej. Michał Stadnicki kazał więc zamówić kopię tamtego obrazu do kościoła ptaszkowskiego, jednocześnie fundował też srebrną sukienkę. Matka Boska Radosna od 1734 zajmuje najważniejsze miejsce w świątyni i jest największym skarbem ptaszkowej, choć nie jest najcenniejszym obiektem pod względem artystycznym. Kiedyś nazywano ten wizerunek Matką Boską Pocieszenia. Wspomniał tutaj autor o yy, najcenniejszym zabytku yy, znajdującym się w kościele. Jest tutaj niestety tylko jego kopia. Jest on bardzo cenny. Yy, to jest figura Matki Bożej yy, z 1420 roku ze słonecznikiem. Ona pochodziła z niezachowanego XV-wiecznego. Tutaj mamy jej w tym kościele właśnie kopię tej figury Matki Bożej. Poza ołtarzem głównym mam również wczesnobarokowe ołtarze boczne z połowy XVII wieku oraz rokokowe ambona i sześć ław oraz konfesjona z drugiej połowy XVIII wieku. Bardzo cennym zabytkiem jest również Kamienica, chrzcielnica kamienna z 1506 roku, czyli jeszcze sprzed budowy kościoła. Obok kościoła mamy dzwonicę murowaną, zaprojektowaną też przez wspomnianego wcześniej Zdzisława Mączeńskiego z 1930 roku, która jest kryta gątowym dachem namiotowym oraz dzwony z 1959 roku. Oprócz tego kościół otaczają drzewa, jak widać na zdjęciu, i drewniane ogrodzenie. W parafii również znajduje się nowy kościół imienia Maryi, wybudowany za czasów rządów obecnego proboszcza. Pytanie w dzisiejszym konkursie będzie właśnie dotyczyć księdza proboszcza. Podaj imię i nazwisko księdza proboszcza z Ptaszkowej oraz rok, w którym przybył do parafii. Wysyłamy... Odpowiedzi na adres mailowy marcin.smajdormałpajce.edu.pl A rozwiązanie z ubiegłego odcinka okazało się być bardzo proste. Chodziło o króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który panował w Polsce w roku powstania Celkwi w Bielance. Najszybciej odpowiedziała Magda z klasy szóstej. Dziękujemy też za odpowiedzi Oskarowi i Antoniemu. No i zachęcamy również do brania udziału w tym konkursie, w tej zabawie do oglądania yy, subskrybowania kanału Drewniane Poniedziałki w JCE polubienia yy, posta na facebooku szkolnym i do oglądania kolejnych odcinków za tydzień zapraszam Was na Podlasie, czyli dosyć daleko od Nowego Sącza tam będzie również Cerkiew Drewniana bardzo ciekawa, serdecznie zapraszam dziękuję za dzisiaj, dobrego tygodnia do zobaczenia, do usłyszenia